Cześć, ja nazywam się Paweł Winiarski, wy oglądacie Antweb TV, a to co leży tutaj przede mną, to nowa konsola Sony PlayStation, a dokładnie pierwsza retro konsola PlayStation. Sprzęt jest już u mnie od około tygodnia, zarwałem przy nim weekend, grałem na nim z synem, więc myślę, że po takim czasie już można wyrazić swoją opinię na temat nowej konsoli PlayStation. Aha, i jeszcze jedna ważna kwestia techniczna. Wszystkie fragmenty gier tutaj zawarte w tym materiale to jest mój bezpośredni Direct Capture, czyli podłączyłem konsolę do maszynki zrzucającej wideo i audio i to jest właśnie efekt. Na pierwszy ogień wygląd. Konsola prezentuje się bajecznie, zadbano nawet o takie drobiazgi jak zaznaczenie specjalnego portu na akcesoria z tyłu obudowy. Fakt, nie otwiera się, ale przywołuje wspomnienia. Nawet gniazdo na micro USB jest w tym samym miejscu, gdzie złącze zasilania PSX-a. Sprzęt jest naprawdę malutki, żeby pokazać, jak bardzo potrzebne jest coś dla skali. Nieźle, co? No ale jeżeli przyjrzycie się końcówkom przewodów padów, to na pewno zauważycie, że wygląda to prawie tak samo jak w pierwszym PlayStation. Super sprawa i takie drobiazgi są naprawdę ekstra. Do konsoli nie da się niestety podpiąć innego kontrolera na USB, a samych padów od PlayStation Classic nie da się też podpiąć do PC-tów. Natomiast wydaje mi się, że za jakiś czas ktoś zdolny wymyśli na to sposób. Przyciski na obudowie konsoli są trzy. Główny z napisem Power służy do włączania i wyłączania urządzenia, Reset do wyjścia do menu, Open do zmiany wirtualnych płyt w niektórych grach. Super pomysł z tym ostatnim, zawsze to jakaś namiastka przeszłości, szkoda tylko, że klapka faktycznie się nie otwiera. Z tyłu złącze HDMI i port ładowania micro USB, niestety ładowarki w zestawie nie ma, więc będziecie musieli podpiąć konsolę do tego, co macie w domu. Warto pamiętać, że sprzęt wymaga ładowarki 5V, 1A, no ale na przykład z portu USB w moim laptopie jej nie włączyłem. Pady w zestawie mamy dwa. Jak sami widzicie, wyglądają one praktycznie tak samo jak oryginalne pady do pierwszego PlayStation, sprawiają wrażenie może minimalnie lżejszych. Dawno nie grałem na pierwszym PlayStation, ale jeśli moje wspomnienia nie zostały zamazane w jakiś dziwny sposób, jest to ten sam feeling zabawy, a pady świetnie leżą w dłoniach. Technicznie kontrolery są bardzo dobrze wykonane i świetnie działają, natomiast trzeba pamiętać, że kolejne kontrolery do PlayStation były lepsze. W tych brakuje migałek, szczególnie w takich grach jak GTA czy Metal Gear Solid. Granie na dołączonych do zestawu kontrolerach w Rainbow Six to istna katorga. Pewnie mnie zabijecie po tym, co powiem, ale chciałbym, żeby PlayStation wypuściło dodatkowe akcesoria do tej konsoli. I właśnie tutaj chodzi o pady z gałkami, bo takie na pierwszym PlayStation też się pojawiły. Podłączanie i uruchamianie konsoli jest banalnie proste. Micro USB do złącza, kabel do ładowarki, do tego podłączenie HDMI do telewizora lub monitora, no i wio. Mamy wehikuł czasu przenoszący nas do lat 90. ubiegłego wieku. Spotkałem się z opiniami, że menu wyboru gier jest zrobione na kolanie. No, co kto lubi, faktycznie nie ma tu fajerwerków, natomiast system wyboru gier jest czytelny, a ikony przypominają, że mamy do czynienia z retro sprzętem. Kapitalnym pomysłem jest automatyczny zapis stanu gry, dokładnie w tym momencie, w którym skończyliśmy zabawę. Jeśli włączymy grę od początku i znów wyjdziemy do menu, konsola zapyta, czy nadpisać poprzedni stan. System działa dla każdej gry, więc możecie po nich skakać do woli, bez strachu, że coś się skasuje. Dodatkowo dostaliśmy wirtualną kartę pamięci, osobną dla każdej gry, więc raczej jej nie zapchacie. Na minus na pewno kiepski zestaw opcji, gdzie w zasadzie możemy ustawić tylko takie duperele jak wygaszacz ekranu, oszczędzanie energii czy język. I tak, dobrze widzicie, nie ma polskiego. Zabrakło opcji zmiany wyświetlanego obrazu gry, nie ma żadnych filtrów, dzięki którym ząbki i piksele nie raziłyby tak bardzo w oczy. A w niektórych grach naprawdę wypływają oczy i wolałbym mieć możliwość włączenia takiego filtra, na przykład udającego przeplot, szczególnie na większych ekranach. No i jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, lepiej mi się grało na zwykłym monitorze IPS 1080p niż na dużym telewizorze OLED. Dziwne. Więc tak, PlayStation nie popisała się, jeśli chodzi o dodatkowe opcje, bo ich po prostu nie ma. No ale oczywiście z drugiej strony docenią to osoby, które po prostu chcą takiej zwykłej, prostej emulacji, bez ingerowania w to, jak gry wyglądały. Firma zdradziła, że konsola wspiera rozdzielczość 480p i 720p, skalowaniem do nich zajmuje się już wyświetlacz. Na sam koniec zostawiłem bibliotekę gier, bo to ona po ogłoszeniu konsoli była największą kontrowersją, a dziś jest moim zdaniem największym minusem PlayStation Classic. Dlaczego? No bo brakuje mi po prostu niektórych gier. Ale najpierw zabrzmię jak adwokat Sony. Rozumiem, że część produkcji, takich jak Crash czy Spyro, była nierealna na takim sprzęcie, ze względu na przykład na remastery, które się pojawiły, a do części gier pewnie nie ma już licencji.
Ale serio, nie dało się wybrać lepszej dwudziestki. Powiedzcie mi, w jakim uniwersum Mr. Driller to jest jedna z najlepszych gier na PlayStation? W jakim uniwersum Rainbow Six w wersji na PSX-a to jest jedna z najlepszych gier na pierwsze PlayStation? Bo ja na przykład tego kompletnie nie rozumiem. No dobra, ale jak był problem z wybraniem tej listy 20 gier, to może trzeba lepiej było dać jakiś dostęp do PSN-u i możliwość rozbudowania biblioteki za opłatą. Przecież w PSN-ie jest sporo gier z pierwszego PlayStation. Niestety listy 20 gier nie da się zmienić, one są preloadowane do konsoli, a samo PlayStation powiedziało, że nie zamierza rozbudowywać tej biblioteki. Mamy tu oczywiście kilka absolutnych perełek i klasyków, takich jak Final Fantasy VII, Metal Gear Solid czy Tekken 3. Świetnie wspominam też Destruction Derby, choć wy pewnie nie. Pierwszego Raymana czy Resident Evil. Tylko czy nie lepiej było dać Residenta 2 i na przykład Twisted Metal 2 zamiast części pierwszych? Dlaczego nie ma Soul Blade, Gran Turismo, Vagrant Story, Tonego Hawka czy Wipeouta 3? Tego nie rozumiem. Wspomniałem też o tym, że dostajemy dwa pady. Fajnie, nawet bardzo fajnie, natomiast z tych 20 gier tylko 6 obsługuje dwóch graczy. Nie sądzicie, że to trochę za mało jak na sprzęt, który powinien być gadżetem rozkręcającym domową imprezę? No i patrząc na całość, nie jestem tą listą zachwycony i chętnie bym ją zmienił. Moim zdaniem kapitalnym pomysłem byłaby na przykład możliwość wybrania własnej listy przed zakupem konsoli i skompletowania sobie takiego zestawu, jaki byśmy chcieli. No ale oczywiście to jest nierealne i nie ma szans, żeby kiedykolwiek w przypadku dużej firmy było realne. Mam wrażenie, że w przypadku obu mini konsol Nintendo zestawy gier były lepsze, a na pewno lepiej spełniały oczekiwania fanów tych starych sprzętów. No i jeszcze kwestia starzenia się gier. Dwuwymiarowy Rayman wciąż wygląda ślicznie, Tekken 3 jak na grę 3D również, w sumie nie mam też problemów z patrzeniem na Final Fantasy VII. Ale już takie Cool Borders 2 wygląda strasznie, a i w Resident Evil też potrafią wypływać oczy. Lubię stare produkcje, ale PS Classic pokazuje, że niektóre gry z początku ery 3D bardzo brzydko się zestarzały. No i dochodzimy do najważniejszego pytania. Czy warto wydać na PlayStation Classic 449 zł, bo tyle ta konsola kosztuje? To zależy. PlayStation Classic to bardzo dobrze i pieczołowicie wykonany sprzęt, naprawdę przyjemnie się go podłącza, obsługuje i na nim gra. Wygląda kapitalnie, na pewno lepiej niż konkurencyjne sprzęty Nintendo. Boli brak dodatkowych filtrów, pewnie bym ich nie używał, ale lepiej gdyby jednak były i pomogłyby tej trójwymiarowej makabrze w niektórych produkcjach. Zanim wydacie na ten sprzęt 449 zł, musicie jednak dobrze przyjrzeć się liście 20 wgranych do konsoli gier i dopiero wtedy zdecydować. Jeśli więc biblioteka Wam pasuje, nie ma się nad tym zastanawiać. Jeśli jednak zestaw Wam się nie podoba, no to cóż, nie jest to po prostu sprzęt dla Was. Mi się jednak to urządzenie podoba. Ja mam dużo wspomnień związanych z pierwszym PlayStation, już tej konsoli w domu nie mam, więc nie mam jak do niej wrócić. Łatwiej jest mi kupić takie urządzenie, podłączyć je po prostu przez HDMI do telewizora, podłączyć pady i grać, pokazać stare gry synowi. Jakbym miał się bawić w kupowanie konsoli, kupowanie gier, sprawdzanie czy ona działa, kombinowanie z jakimiś przejściówkami do telewizora albo kupowanie na przykład telewizora 14-calowego, zwykłego, kineskopowego, tak jak kiedyś się grało, to po prostu nie mam na to czasu, chęci i ochoty. Taki sprzęt jest zdecydowanie łatwiejszy, jeśli chodzi o obsługę, no i samo granie. Moim zdaniem więc, jeżeli nie macie jakichś wygórowanych oczekiwań, jeśli chodzi o funkcje i podoba Wam się biblioteka gier, to tak. Moim zdaniem warto zainwestować 449 zł w PlayStation Classic. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten materiał. Oczywiście zapraszam do komentarzy, zostawienia łapki w górę. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!